dziś zadręczał Was będę treningiem barków. Nie będziemy zaczynać od wyciskań, tylko od jakichś wznosów, boki, tyły, a za wyciskania weźmiemy się później. Co do próśb odnośnie diety, bo już nie jedna osoba prosiła mnie, żeby coś więcej na temat diety powiedzieć, napisać różne tam rzeczy. No, co ja mam Wam tam powiedzieć? Ogólnie do mojej diety to się nie stosujcie, bo ja tam mam swoją przez siebie wymyśloną. Jest to taki totalny low carb. Nie wiem, żadnych tam owsianek, żadnych ryżów, kurde nic, jem tylko jajka rano, jajka wieczorem, a w międzyczasie pierś kurczaka, ryba, albo czasami wołowina. Teraz staram się tej wołowiny mniej, gdyż już też jakoś tam wycinam. Tak próbuję sobie robić różne rzeczy, też chcę poznać moje ciało. Ja nie jestem alfą i omegą, nie uważam się za takiego, co wie wszystko i wszystkie rozumy powiadał. Badam, co jest dla mnie najlepsze. I nie wiem, no jeśli chcecie coś wiedzieć, to napiszcie mi jakieś tam sprecyzowane dokładnie pytania. No ja postaram się to, co tam może wiem, może nie wiem, wam napisać, albo wam skłamać perfidnie, że trzeba pieprzać orzechy ze solą, jak pan Arnold kiedyś jednemu koledze, aż wylądował w szpitalu. Tak czy siak, co, dzisiaj bareczki, to była rozżyweczka i zaraz spotkamy się na filmiku z pierwszego ćwiczenia. No to cześć! No więc pierwsze ćwiczenie to jest wznosy bok, drop set skombinowany z unoszeniem łańcuchów w bok w staniu na skrzynce. Ho, 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 ale brzmi ciekawie, a tak naprawdę jest proste. Ciota, ale kiedyś może jakoś to będzie. Ćwiczenie drugie. Pilny akton na ramiennego. Jest podwójnie kombinowane. Pan Łukasz zadecydował. Dzisiaj robimy pierwsze ćwiczenie. To jest, znaczy pierwsza ze składni tego drugiego ćwiczenia. To jest kombinowanie linek wyciągu w tył, oburącz. A później kosmaty kudłacze również w tył. To wszystko zobaczycie, może brzmi zawiło, a jest bardzo proste.
mam na rośle, na barkach. Trzecie ćwiczenie, wyciskanie hantelek na ławce skośnej, oczywiście, bo nie lubię pod pionową wyciskać. Gorzej mi wchodzi, a chcę na przód barku to uderzyć najmocniej, tak więc tak będzie dobrze. Lecimy, 50 jakby to. Nie rzucać hantlami. Ćwiczenie numer 963440 drugiej pół jest połączone. To jest ćwiczenie, oba te ćwiczenia podwójnie łączona seria. Jest zbudowana ze wzmotów hantli w przód na przedni akcent i leżąc na takiej ławce, żeby inny kącik załapać, a później jest to samo stojąc, tylko że większym ciężarem i bardziej przyjemnie. No tak czy siak robimy. Dajcie hantę na stojaki. No więc ćwiczenie następne to jest również wyciskanie. Wyciskanie na spódnicy Smitha. Ciężar jest, nie wiem, tej spódnicy nie rozgryzłem jeszcze ile, ale jak to mówią, że dla kulturysty ciężar to się, dla kulturysty ciężar się nie liczy, liczy się pompa, intensywność i gołe cycki. A nie, to mama mówiła, a nie, to też nie ona. Robimy tak. Tym ile dam radę, potem dropik 20 ze strony, potem następne 20, tylko dziesiątki zostaną na stronie i taki jest plan zamierzenia. Zobaczymy jak to będzie. Thank you.
Fajnie, pieczę dobrze. To znaczy, że dobrze weszło. Ja to tak jakiś trochę kombinator jestem. Bo teraz zrobimy serię potrójnie kombinowaną. Trochę naprzód, a potem dwa razy na bok. A jak to zrobimy? A tak to właśnie. Można by to pewnie zrobić hantem albo czymś innym, ale każda zmiana, każdy kąt, każda inna maszyna, wszystko jest jakąś zmianą. Zmiana równa się progres, a my chcemy progres. Yes! Barków mamy już koniec. Z barkami robię sobie często kaptur. Musiałem go trochę nadrobić, bo zawsze myślałem, że robię tak i on jest duży, to że jest duży, a tak naprawdę na pewnych zawodach gdzie jeden z kolegów ze mną występował w sumie na dwóch z nich, gdy zobaczyłem jego plecy, gdy stał tyle. Te kaptury tu mu wyrastały. Pozdrawiam tego kolegę, jak wiesz, że to o nim mówię. Po prostu ma niesamowite kaptury. Zachciałem też takie mieć. No, a jednak bez śrubców same się nie zrobią. Więc sobie robię śrubki. Maszyna jest taka, jak tutaj wiele na tej siłowni bywa, niespotykana. Jakbyś mogła, to pokaż tą maszynę. To jest takie przymocowane na dźwigni. No, mi się to podoba, bo mogę sobie tutaj schwycić mocowo ciężar. Nie wiem, jakie jest przełożenie tego ciężaru. Na pewno to nie waży, tu jest to sztanga. No to leży na 2, 3, 4, 5. 5 dwudziestek jest. Nie jest to jakiś tam spektakularny ciężar. Robiłem większymi, ale kiedyś jak tam ktoś mi wywróżył, a żeby cię tam opryszka złapała gnoju, żeś mi to wywróżył. Nie pamiętam, kto to był. Że jak takimi dużymi ciężarami będę robił, to ci coś gdzieś chrupnie. I chrupło. W barku mi chrupło. W sumie w obojczyku tak bardziej niż w barku. Od śrubców właśnie, więc no nie szalejcie aż tak bardzo. Bo śrubcy to jednak trzeba dorzucić ciężar, ale ja tam miałem chyba ponad 300 na sztandze. Coś mi chrupło i tak no, nie było komfortowo przez dosyć długi czas. Tak więc teraz na pewno do 300 nie podchodzę, prędzej do 298 jakoś tak. Nie no, staram się mniej dokładnie spiąć i nie wiem jak wam to wytłumaczyć, ale tak staram się trochę bardziej załadować to właśnie w tył. Nie oby do góry podnieść, ale tak jakby plecy do tyłu przypiąć. No, na tej maszynie mi to super wchodzi. Robię do palenia dużym ciężarem na kaptur,
jakoś dwa ćwiczonka, po 5 serii każde. Do drugiego ćwiczenia zaraz przejdziemy, to było pierwsze z nich. A mam was schować to mięso. Drugie ćwiczenie na kaptur, śrubsy, hantlami. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym coś tam nie pozamieniał, tak więc porobię sobie różne takie pierdoły, gadżety, które zaraz zobaczycie. Seryjka nie wymaga użycia od nas zbyt dużych ciężarów, a pompa jest taka fajniutka, a kaptur zarówno rośnie, skierowane naukowo, przeze mnie. Już mam stopień inżynier, doktor. Nie mam. Ale pompę czuję, bo to jak czuję, to znaczy, że dobrze wchodzi. Jeszcze sobie tak wymyśliłem, gdyż jeszcze muszę chwilę zostać na siłowni, a żeby czas ten spędzić produktywnie, to zrobię mięsień znienawidzony przez wszystkich na świecie. Płytkę zrobię. To nie jest taki znienawidzony jak brzuch, ale też nikt go nie lubi. A więc łydki. Wszystkich panów ćwiczenia mięśnia do pożygu muszę zawieźć do lasu. Muszę zawieźć, bo łydki próbowałem robić naprawdę tak konkretnie raz w tygodniu, bo nie działa to na mnie za bardzo. Aktualnie robię je albo codziennie, albo co drugi dzień, czasami co trzeci, ale to już tylko moje lenistwo prywatne, osobiste. Ale tak codziennie, co drugi dzień, jedno ćwiczenie, góra dwa, średnia intensywność, tylko do pieczenia. Daje mi największy efekt. Skorzystamy z tej maszyny, na której przed chwilą robiłem śruksy. Jest to też jakiś inspektor gadżet, czy tam MacGyver to wymyślał, widzę, bo jest do wszystkiego. A jak jest do wszystkiego, to jest do dupy. Jakieś tu trzonki widzę, a więc i do dupy by się pewnie nadało, jak ktoś lubi, ale nie polecam. Kombinuję z ustawieniami stóp sobie, no i oczywiście zmieniam siedząc, stojąc, ośle, bo no te kąty na łydki trzeba zmieniać, one różnie pracują. Mi ta głowa zewnętrzna to jest nieporównywalnie mniejsza od tej wewnętrznej, tak więc staram się stawiać palce bardziej do środka, żeby ją poruszyć. No co, jak ktoś dotrwał do końca tego treningu, to gratuluję, że wam się chce to oglądać, a jak chce się wam oglądać i to bardzo, i na przykład chcielibyście coś ciekawego zobaczyć, tylko bez żadnych tam perwersji, tak może delikatne, to wtedy mi napiszcie, czy na forum, czy na Facebooku, czy na YouTubie, obojętnie. Jeśli was jakiś trening interesuje, jakiś aspekt, nie wiem, moje zdanie na jakiś temat, nie wiem, czemu miałoby to kogoś interesować,
No ale tak czy siak. Dzięki za oglądanie i do następnego razu, kiedy będziemy trenowali wielki mięsień zapytania. Okaże się. Na razie, trzymajcie. Woman, God, power, a massive stranger upon a